Z Greenkanu Ogród przejdziemy dziś na mniejsze tereny, czyli na balkony i na tarasy. Witajcie na Zielonym Pokładzie, zaczynamy! Tak wiele razy prosiliście o odcinek dotyczący balkonów, tarasów, kompozycji kwiatowych, jak je tworzyć w ogóle, na co zwrócić uwagę, że nie sposób było takiego odcinka dla Was nagrać. Tym bardziej, że za oknem mamy taką przepiękną porę roku, jest wiosna i to jest idealna pora roku, żeby właśnie nasze balkony i tarasy upiększać. Dziś zdradzę Wam moje triki na piękne tarasy. Jak wiecie, mamy bardzo duży ogród, ale mamy również dwa tarasy, na których co roku są kwiaty, na których co roku znajdziecie zioła, a nawet warzywa. I wszystko przepięknie i bujnie rośnie sobie i kwitnie. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć właśnie, co robię, że taka sytuacja ma miejsce. Złota trójka Greenkanu, bo znowu będzie złota trójka Greenkanu, ale tym razem nie kolorystyczna, tylko dotycząca samych roślin, podłoża i donic, bo to są takie trzy elementy bardzo ważne, jeżeli myślimy właśnie o kompozycjach kwiatowych na balkonach. Zaczynamy oczywiście od roślin, bo trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek kompozycję kwietną bez roślinki. Jednak zanim w ogóle będziecie o tych roślinach myśleli, i ja wiem, że kobiety zwłaszcza pierwsze, o czym myślą, to oczywiście o kolorystyce, to jednak zwrócę Waszą uwagę na to, w jakim miejscu te rośliny będą przebywać. To są bardzo istotne kwestie. Ułożenie balkonu, czy to jest balkon na wystawie południowej, czy wschodniej, czy zachodniej, czy być może północnej, która jest dość trudna, jest bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o wybór samej rośliny. Tutaj z boku w tej chwili, jak widzicie, pojawiają się tablice, gdzie Wam trochę podpowiadamy, które roślinki nadają się właśnie na jaką wystawę balkonową czy tarasową. Będziecie również mieli w trakcie naszego filmu takie tablice z podpowiedziami łączeń kolorystycznych, na przykład, które roślinki dobrze się ze sobą sprawdzają. Ja bardzo często mam u siebie na tarasach petunie, surfinie, pelargonie. Mamy sporo niezapominajek w tym czasie, kiedy one kwitną. I kolorystyka raczej oscyluje w tych takich bardzo delikatnych kolorach, czyli bieli, błękitu, fioletu czasami, ale też takiego bardzo zgaszonego. To są już bardzo indywidualne kwestie i myślę, że każda z nas, każdy z nas będzie sobie te kwiaty dobierał pod siebie i pod własną rodzinę. Drugą bardzo istotną kwestią, jeżeli chodzi o roślinki, to jest taka kwestia bezpieczeństwa. My rzadko o tym myślimy, wybierając czy kupując dane rośliny, a myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element. Niektóre bowiem z roślin, choć bardzo atrakcyjne i cieszące oko, bywają niebezpieczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci czy dla zwierząt. W tej chwili tutaj gdzieś z boku będziecie mieli spis takich roślin najbardziej popularnych, które właśnie są roślinkami niebezpiecznymi, trującymi. Trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, jak dobieramy właśnie rośliny na balkony, czy czasami na tej naszej liście roślin, które nam się podobają, nie ma któryś z list, które teraz widzicie. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy malutkie dzieci albo właśnie jakieś zwierzaki domowe, typu nie wiem, koty, psy. Niektóre rośliny po prostu im nie służą, nie mówiąc już o tym, że są trujące. Zwróćmy na to uwagę przy wyborze. I jak już jesteśmy przy temacie roślin, też jest taki ważny aspekt dotyczący tego, gdzie dokładnie ten nasz balkon czy taras leży, gdzie on jest położony, czy on jest wysoko, czy jest odsłonięty i na przykład szaleją na nim wiatry, czy raczej jest w jakimś zacisznym miejscu. To też jest dość istotna kwestia, dlatego że na przykład petunie czy surfinie średnio sobie radzą z wichurami czy z zacinającym deszczem. One są bardzo delikatne i raczej będą się lepiej sprawowały w takich właśnie zacisznych miejscach, gdzie są osłonięte. Trochę lepiej już radzą sobie pelargonie, ale generalnie te takie roślinki kwitnące, delikatne, źle znoszą silne wiatry. Wtedy musimy sięgnąć po rośliny, które po prostu są same w sobie silniejsze. Wiem, że temat, który Was bardzo interesuje, to kolorystyka roślin i w ogóle tworzenie tych kompozycji. Tu z boku teraz macie takie różne fajne łączenia konkretnych roślinek w konkretnej kolorystyce. Mam nadzieję, że te podpowiedzi Wam się przydadzą. Generalnie możemy tworzyć kompozycje na zasadzie albo harmonii, czyli że jest to na przykład jeden kolor na balkonie, który gdzieś się przewija wśród zielonych części roślinek, albo na zasadzie kolorowych kontrastów.
Obydwie te opcje mają swoich zwolenników. Ja lubię harmonię. Najczęściej mamy na tarasach biel, właśnie błękity, tak jak mówiłam, takie bardzo delikatne kolory, które gdzieś płynnie przechodzą właśnie w tę przestrzeń ogrodową, ale równie podobają mi się tarasy komponowane właśnie na zasadzie bogactwa kolorów. Jakąkolwiek opcję nie wybierzecie, na pewno będzie przepięknie. Przy tym wyborze kolorystycznym warto jeszcze pomyśleć o tym, jakie dane roślinki mają zapotrzebowanie na przykład na wilgotność. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o lato, zwłaszcza o lata takie ciepłe, suche wręcz, to większość roślin będzie wymagała systematycznego podlewania, zaś rośliny kwitnące będą dodatkowo wymagały nawożenia. I teraz przechodzimy do drugiego punktu naszych udanych, pięknych kompozycji kwiatowych, a mianowicie do podłoża. I powiem Wam, że w mojej ocenie to właśnie podłoże jest tym kluczem gwarantu właśnie pięknie kwitnących roślin i kompozycji kwiatowych, bo nawet jeżeli kupimy przepiękną, rozrośniętą już sadzonkę, już nawet z kwiatkami i trafi ona do beznadziejnego podłoża, które wysycha na wiór w pół dnia, to niestety nic z tych kompozycji kwietnych no po prostu nie będzie. Dlatego właśnie ta kwestia podłoża jest tak bardzo istotna i warto, myśląc w ogóle o własnych kompozycjach tarasowych, balkanowych, troszeczkę temu tematowi więcej czasu poświęcić. Ja używam, tak jak widzicie, podłoża smart. W wolnym tłumaczeniu smart to jest mądry, sprytny i coś w tym jest tak naprawdę, bo to podłoże jest akurat po pierwsze precyzyjne stworzone, to są mieszanki dedykowane, akurat jak widzicie ja mam balkonową, mieszanki torfu, perlitu, zeolitu i, co bardzo ważne, długo uwalniających się nawozów. To właśnie gwarantuje, że moje rośliny po pierwsze są dość długo nawodnione, ta ziemia przepięknie trzyma wilgoć, po drugie, że naprawdę ślicznie kwitną te kwiaty, bardzo długo, niewiele potrzeba jakby wysiłku z mojej strony, żeby te kompozycje po prostu były długo piękne, kwitnące i bujne. Dobrze dobrane podłoże, podłoże no po prostu najwyższej jakości, po pierwsze długo będzie trzymało wilgoć, po drugie da bardzo fajne napowietrzenie korzeniom i roślina dzięki temu będzie przepięknie rosła, no i po trzecie będzie nam dawało efektywne odżywianie tej rośliny, czyli małym wysiłkiem z naszej strony będziemy mieli przepięknie rosnące roślinki na balkonie. Skoro mamy więc już dobrane, idealne podłoże, przepiękne rośliny, to czas na trzeci element tej układanki naszej balkonowej, czyli donice. Bardzo dużo pytań mi zadajecie, jeżeli chodzi o donice, co ja konkretnie rekomenduję, które donice sprawdzają mi się najlepiej. Przez te wszystkie lata naszego mieszkania tutaj, właściwie przeszłam przez chyba wszystkie rodzaje donic, jakie w ogóle mamy do wyboru na rynku. Zostałam przy dwóch rodzajach. Pierwszy to są osłonki dekoracyjne, do których wkładamy doniczki plastikowe. I taką donicę plastikową zawsze możemy wyjąć, włożyć ją pod prysznic, mocno zlać wodą. To jest dość wygodny system, jeśli chodzi o dbanie o roślinę. Też te wysokie, białe donice, które my mamy na tarasach, w środku właśnie mają taki wkład plastikowy, który jest dużo krótszy niż donica wysoka i też łatwy właśnie później, jeżeli chodzi o dbanie o roślinę. Lubię również takie rozwiązania, jeżeli chodzi o donice, pozwalające nam na kontrolę nawilżenia podłoża. Spójrzcie, teraz akurat na przykład zioła nasze hoduję w takich białych skrzyniach. Na dole jest specjalna wkładka, gdzie właśnie może być woda. Jeżeli na przykład za dużo podleje mi się dane ziółko, to ta woda osiada na dół i później roślina ją sobie swobodnie pobiera. Z boku mamy taki specjalny czerwony znacznik, który nam pokazuje na jakim poziomie właśnie, ile tej wody jeszcze na dole zostało. To jest bardzo wygodna opcja, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, wyjeżdżamy na kilka dni. Możemy sobie porządnie taką donicę zlać i wtedy roślinka sobie wtedy, kiedy jej potrzebuje, wodę pobiera. Jeśli wysadzam rośliny bezpośrednio w osłonkach dekoracyjnych, to zawsze sięgam po keramzyt. Mam wtedy taką spokojną głowę, że nie przeleję tej rośliny, że nadmiar wody właśnie opadnie sobie na dół, że roślinka będzie ją pobierała tylko wtedy, kiedy będzie jej potrzebowała. Zdradziłam Wam dziś trzy moje triki na takie przepiękne tarasy, balkony, na udane kompozycje kwiatowe. Mam nadzieję, że te podpowiedzi, które widzieliście tutaj po bokach i że moje rekomendacje dotyczące podłoża czy właśnie jakiegoś konkretnego
różnego rodzaju do nic, przydadzą Wam się, że skorzystacie z tego i że pochwalicie się swoimi pięknymi balkonami już za miesiąc czy półtora, które stworzyliście właśnie razem ze mną. Dziś było mi bardzo miło, że byliśmy razem przy tym moim wysadzaniu roślinek. Bardzo Wam dziękuję za ten czas. Na długo się nie żegnam, bo my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Jeżeli odcinek Wam się podobał, kciuki oczywiście tradycyjnie poproszę. Na dziś będę się już żegnała. Do zobaczenia. Pa, pa!